Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2024. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od Pucharu Świata w Klingenthal K125, a potem walczymy o pierwsze miejsce w Pucharze Kontynentalnym Kusamo K120. Zanim zaczniemy, oczywiście przypominam o zostawieniu subika, o zostawieniu łapeczki w górę, jeżeli chcesz więcej odcinków ze Ski Jumping 2024. No i zaczynamy. Jeszcze tu przed zawodami sobie zobaczę wyniki. Puchar Kontynentalny drugie miejsce, także walczymy o pierwsze miejsce, trzeba dobre miejsca zajmować. I Puchar Świata miejsce dopiero 29, ale powoli pniemy się do góry w tej klasyfikacji generalnej. No i lecimy z Klingenthal K125, Puchar Świata od razu z grubej rury. Oczywiście tutaj sobie zobaczymy kawałek animacji tej skoczni jak zwykle. Od tego sobie zaczniemy, ale mamy warunki, naprawdę mocno pada śnieg. Ograniczona widoczność. Zobaczmy sobie tą piękną skocznię. Nowocześnie dosyć wygląda, jakieś balony, ale naprawdę mgła, warunki. Zobaczymy jakie będą, zobaczymy jak będzie z wiatrem. Minus 3 stopnie. No i zaczynamy, Pius Paszkę tutaj zaczyna, ale sobie go pominiemy. Raz na jakiś czas może zobaczę sobie jakiegoś zawodnika. Jak tutaj będzie leciał bota. No i zaczynamy. 93% pnięcia od belki to już nie są przelewki, to jest Puchar Świata. Tutaj trzeba zająć dobre miejsce. Wyjście z progu, niczego sobie, oczywiście wiadomo, mogło być dużo lepiej. No i mamy przed tą zieloną linię, oczywiście kwalifikacja tutaj powinna spokojnie być, ale to nie jest jakaś dobra odległość, 112 metrów. No można powiedzieć, że skaczę tak jak Polacy w prawdziwych skokach. Szóste miejsce plus 5,3 za wiatr, także mniej więcej się tutaj pokrywam. A zobaczmy sobie Stefana Laje, jak skoczy. Dlaczego nie, jednego sobie możemy zobaczyć. Leć po złoto, nie. Przed zieloną linię skoczył. Dobra, zobaczyliśmy sobie. I które będzie miejsce w tych ciężkich warunkach? Dopiero 32 miejsce. Byle być w tej 30. No choć, nie no, to mogę powalczyć o 20 nawet. Myślę, jak tam dobrze się wybije. Aleksander zniszczył, prowadzi jak widzimy. No i skupienie. 98% pnięcia od belki. I oby to był dobry skok, oby było dobre wybicie. Jest idealne wybicie, dobra, to jest moja szansa. Leć. I to naprawdę był świetny skok. Jeżeli to powtórzę w drugiej serii, to naprawdę. No może nie na dziesiątkę. Zobaczymy zresztą, bo poziom jest wyższy, czy tam mojego zawodnika jest niższy poziom. To już różne są opinie. Jak na razie pierwsze miejsce, 128 metrów, 18,5, 19 od sędziów, 18, Stefan Laje. I które będzie miejsce? Dawid Kubacki tutaj na pocieszenie miejsce pierwsze, a ja aż tak daleko z takim dobrym skokiem, 19 miejsce, ale wiadomo, musimy sobie rozwijać tego zawodnika. Jeszcze sprzęt możemy sobie jakiś kupić. Niedługo. Zobaczymy, może już niedługo właśnie, nie wiem, czy w kolejnym odcinku kupimy sobie coś. 93% pnięcia od belki. No i szansa na dobre miejsce na awans w klasyfikacji generalnej. Zobaczmy ten skok. No wyjście z progu troszeczkę spóźnione, ale nie ma tragedii i blisko. Naprawdę ten skok nie był dobry. Będziemy mieli dużo punktów tutaj dodanych na pewno za wiatr. Czułem, że warunki mi przeszkadzały. 1-1-1, 111 metrów. Zobaczmy sobie tutaj powtóreczkę. O, przepraszam. Zobaczmy sobie powtóreczkę tego skoku. No, kiepsko to wyglądało. Plus 4,5 za wiatr. A, myślałem, że będzie więcej, więc tutaj ja troszeczkę zepsułem. Pomijamy sobie. I które będzie miejsce w tych zawodach? 27, no nie jest najgorzej, zawsze to jakieś punkty, powinienem tam powoli, bo powoli, ale awansować w klasyfikacji generalnej. I wygrywa Halvor Egner Graneru, Dawid Kubacki na podium, Stefan Kraft trzeci. No i jeszcze tutaj mamy generalkę. Czy awansowałem już? Raczej wątpię, ale powoli, powoli pniemy się tutaj do góry. O, zaufanie trenera chyba odzyskałem, okej. Okay. Bierzemy sobie pierwszą nagrodę w dzisiejszym odcineczku, hantelki w puli. Zaczniemy sobie może od środeczka. No dobrze było te hantelki zdobyć, okej, okay, są dwa hantelki.
Lecimy sobie z kolejnymi zawodami od razu. Klingentalka 125, ta sama skocznia. Zobaczymy, czy warunki też będą takie zmienne. No, nie wygląda to dobrze. Warunki podobne. Lecimy, minus 1,5 stopnia Celsjusza. Zaczynamy. Mamy niestety dosyć silny wiatr w plecy. Także, o nie! Będą punkty dodane. Dobra, kwalifikacje na spokojnie. Oby tutaj nie zepsuć wyjścia z progu jakoś bardzo. Okej, no dobra. Jako, że to skok kwalifikacyjny, to wystarczy, ale w zawodach musi być zdecydowanie dalej, bo to będzie naprawdę odległe miejsce. Nie wiem, czy koło 40? Tak mogę zgadywać. Zgadnę sobie, że to 41 będzie. Zobaczymy, czy się uda zgadzać. Ale punktów dodanych za wiatr 12,6. Masakra, także naprawdę mocno wieje z tyłu skoczni. Piotr Żyła wygrywa kwalifikację. 35 miejsce, no, także myślałem, że będzie gorzej. No i teraz musi być dobrze. Pierwsza seria konkursu, warunki się zmieniły, potrzebuje 130,5 metra, aby mieć prowadzenie. 98% dotknięcia od belki. No i zobaczmy, jaki będzie ten skok. O kurcze, idealne wyjście z progu. To się rzadko zdarza naprawdę, ale będzie dobry skok w okolicach tej zielonej linii, w okolicach tej odległości, którą potrzebowałem, aby objąć prowadzenie. 129,5 metra, a zobaczmy sobie tutaj powtóreczkę jedną. To był jeden z lepszych moich skoków dzisiaj, naprawdę, i stabilnie w locie, wszystko się ładnie tutaj ułożyło. No i tam to mi da dosyć chyba miejsce dobre. Zobaczymy, czy w końcu dostanę się do tej dwudziestki. Jest 18 miejsce, także no, na dziesiątkę może nie ma szans, ale żeby się utrzymać w tej dwudziestce, to bym był zadowolony. Robert Johansson na rozbiegu, pominiemy go sobie. I Bart Igry, niestety mamy wiatr w plecy, punkty będą dodane, ale walczymy, walczymy o pierwszą dwudziestkę, o punkty w Pucharze Świata. Uwaga, ciak, no dobra, niezłe wyjście z progu, za wcześnie, wiem, nie krzyczcie. No i nie wiem, czy tym skokiem mi się uda utrzymać to miejsce w dwudziestce, zobaczymy. Oczywiście mogło być dużo lepiej, mogłem troszeczkę bardziej zaryzykować w tym wyjściu z progu, tak tutaj za wcześnie się wybiłem. Plus 5,8 za wiatr, 17,5 od sędziów, wszyscy sędziowie tutaj zgodni. Także nie ma o czym dyskutować. Lovrokos. No zobaczmy sobie, powiedziałem, że będziemy sobie patrzeć czasem na jakiegoś zawodnika, więc akurat tego możemy sobie zobaczyć na koniec. Oj, i tutaj problemy w locie, no i to też był słaby słaby skok oczywiście, 24 miejsce. Myślałem, że będzie w 20, ale niestety nie udało się. Ważne, że troszeczkę punktów zdobywamy w Pucharze Świata. Czy już jest jakiś awans troszeczkę? 28 miejsce, także pniemy się do góry. Ex aequo tutaj z Gregorem Deschwanderem. No i dobrze. I bierzemy sobie kolejną nagrodę w dzisiejszym odcineczku. O, dobra pula, chciałbym to. No i może sobie lewą weźmiemy. Oby diamenty. Są diamenty, ale 6. No i tak jest dobrze, Już 130 diamencików mam. A teraz walczymy o pierwsze miejsce w Pucharze Kontynentalnym. Skocznia to Kusamuka 120. Tutaj może mały spoiler, co tam dalej będzie. O! Niedługo turniej 4 skoczni mamy, ale to już niedługo. Kaczemy. Kusamuka 120. No tutaj muszę się wykazać dobrą formą, jeżeli chcę awansować na to pierwsze miejsce. Nie wiem, czy się to uda po dwóch konkursach. Możliwe, że nie. No i dobra, zaczynamy. Mamy wiatr pod narty, skok kwalifikacyjny, także nie muszę się tutaj jakoś bardzo skupiać. Ładna skocznia i spóźnione wyjście z progu, aż o metr. Co ty, Bart, robisz? Ej, nie! Aż tak krótko? Ja mam nadzieję, że się zakwalifikuję, kurczę, bo to by była wiocha, jakby się nie zakwalifikował teraz. Po ile tu skaczą? Ja 102 metry. Ale ja się, tak jak wam mówiłem, cieszę, że tutaj poziom został zwiększony zawodników, botów, lub tam mój został trochę zmniejszony. Nie wiem, jak to do końca jest.
Aleksander Zniszczył wygrywa kwalifikacje. Cieszę się nawet. O, nie jest tak źle. No bo nie jest nudno. Przynajmniej musimy powalczyć troszkę o to miejsce dobre. A wcześniej było tak, że wszystkie zawody praktycznie wygrywałem i w pucharze kontynentalnym, i potem także w pucharze świata. Zaczynamy. Pierwsza seria, 93% pnięcia od belki, oby nie było takiego wyjścia z progu jak wcześniej kiepskiego. Pach! No dobra, już lepiej za wcześnie. Nie, co? Problemy w locie, Marta! Oj, oj, to nie był także zbyt dobry skok. Zobaczymy, które mi to da miejsce. 114,5 metra. W ogóle zobaczyliśmy sobie animację skoczni? Chyba nie. Także sobie zobaczymy w następnych zawodach, nie zapomnę. Które mi to da miejsce? Dopiero ósme. O nie, to nie wygląda dobrze. To miały być lepsze skoki. Ale cóż. Dobra. Ostatni skok w tym konkursie. 97% dotknięcie od belki. Może być oczywiście. Już dawno nie miałem 100%. I uwaga, czy teraz będzie dobrze? Jest dobrze, jest dobrze. Wyjście z progu na zielonym, także ten skok będzie całkiem niezły w okolice punktu konstrukcyjnego. Awansuje na pewno kilka miejsc, tylko o ile. Dobrze by było chociaż na ten podium tutaj wskoczyć. A zobaczmy sobie tą powtóreczkę. 118,5 metra. Naprawdę ładny skok. Poprawny. I daleko za tą zieloną linię było. Minus 2,9 za wiatr odjęte. Także troszeczkę mi tutaj ten wiatr pomagał. No i zobaczymy, które mi to da miejsce. Czwarte, także niestety nie ma podium. Szkoda, szkoda. Ale jak widzimy, Paweł Wąsek tutaj na podium. To nie wiem, jak się wymawia. Giwoani Bresadola chyba to jest. Ale to imię, jak się wymawia, nie wiem. Możecie napisać w komentarzu. I Filip Aschenwald. Miejsce trzecie. Jeszcze generalka. No muszę się tutaj poprawić. 80 punktów mi tylko brakuje do Filipa Aschenwalda. Także jest to do zrobienia. Gdybym zajął pierwsze miejsce, a Filip gdzieś daleko był, to może by się to udało. I lecimy sobie z kolejną nagrodą w dzisiejszym odcineczku. Pula słaba. No i dzisiaj jeszcze tej prawej nie było, także weźmiemy sobie prawą. I pieniążki się przydadzą. Dlaczego nie? A teraz lecimy z ostatnim konkursem w dzisiejszym odcinku. Kusamoka 120 oczywiście. No i walczymy dalej o pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. No i mieliśmy sobie zobaczyć skocznię. Także sobie ją zobaczymy na szybko. Jeszcze coś do miniaturki może stąd wezmę. A może nie. Bo taka mgła jest znowu i śnieg pada. Ale dobrze, takie warunki mogą być. No i tutaj wygląda, że będziemy mieli wiatr pod narty chyba. Zobaczymy, zobaczymy. Jak na razie ten wiatr pod narty jest. No i skok kwalifikacyjny teraz już jest w tył oczywiście. Numer startowy 69, zupełny przypadek. Jak obserwujecie mój kanał, to wiecie, że ten numer towarzyszy od początku tego kanału mi. Troszeczkę za późne wyjście z progu, 25 cm, ale skok będzie troszeczkę za zieloną linię, nie jest źle. Zobaczymy, które będzie miejsce w kwalifikacjach. Ale no, w kontynentalnym pucharze dobrze by było zajmować to pierwsze miejsce, albo przynajmniej cały czas być na podium, bo dalej to już jest jocha. Może w kolejnym odcinku sobie jakiś sprzęt kupimy. O, wygrywam kwalifikacje. Tak ma być, tak ma być. No i dobra, teraz skupienie. Pierwsza seria konkursu, zobaczymy jak będzie. Niestety ten wiatr pod narty się utrzymuje. Musiałem to zrobić. 86% dotknięcie od belki. Niestety mi się troszeczkę źle klikło. Nie, i za wcześnie się wybiłem jeszcze. Widzowie, co to ma znaczyć? Niestety krótki skok. Także ta walka dzisiaj nie będzie. Będzie jednostronna, że tak powiem. Chociaż zobaczymy, jak to będzie w drugiej serii. O, Filip Aschenwald z koszulką lidera. No to tego sobie musimy zobaczyć. Tego sobie musimy zobaczyć, jak skoczy. Niech też zepsuje, chociaż nie wiem, czy tu zawodnicy psują czasami boty. Chyba nie. Ej, on też bardzo krótko skoczył. Ale nie aż tak krótko jak ja. Ja dopiero 14 miejsce, także walczymy o dziesiątkę. Bez przedłużania, pomijamy sobie. Kurczę, no niestety. Niestety, niestety, ale przynajmniej teraz mamy wiatr pod narty, więc chociaż może ten ostatni skok będzie lepszy. 97% dotknięcie od belki. Może być.
Wyjście z progu. Aj, za późno! I to aż metr za późno. Także no nie wywalczymy tego pierwszego miejsca w Pucharze Kontynentalnym w tym odcinku. Może w następnym, na to liczę. Za to w Pucharze Świata pniemy się powoli do góry. Było 28 miejsce, 29, teraz jest 28. W Pucharze Świata oczywiście, a w Pucharze Kontynentalnym czy będzie dalej drugie? Aleksander Zniszczoł wygrywa, także gratulacje. Trzecie miejsce i tak, dobra. Znaczy, aha, generalka, dobra. To nie jest dobrze, spadłem o jedno miejsce. Niedobrze, będziemy musieli nadrabiać. Nie jest tak dużo nadrobienia, może damy radę. Zaufanie trenera nawet spadło, niedobrze. Odbieramy sobie ostatnią nagrodę w dzisiejszym odcinku, niezła pula. I weźmiemy sobie może tutaj środkową znowu. Niedługo będzie poziom, hantelki mogą być, niedługo będzie poziom. Także sobie będziemy mogli zwiększyć te statystyki. Jeszcze na koniec może sobie zobaczymy, czy coś będzie do zmiany w najbliższym czasie. W zasadzie patrzyłem, ale tak niedokładnie. Mam 31 hantelków, także możemy sobie kupić. No myślę, że z kaskiem sobie poczekam do 34 hantelków. Sobie kupimy jeden z tych. Z goglami to wygląda tak, że mamy 31. Tutaj mamy od 30, także gogle będą mogły być zmienione w kolejnym odcineczku. Kombinezon też by mógł być zmieniony, chociaż nie wiem, czy sobie nie czekać do tego. Może nie, zobaczymy. No potrzebujemy przed turniejem 4 skoczni się trochę ulepszyć. Rękawice, czy będziemy zmieniać? Być może. No jest coś tam do zmiany, na pewno jest coś tam do zmiany, także może w kolejnym odcineczku coś sobie zmienimy. Tutaj by warto było poczekać do 34 hantelków też. Zobaczymy, jak to będzie. Buty. To tam mamy ciekawego 30-30. No to buty też bym sobie mógł zmienić. Ale to już ewentualnie w kolejnym odcineczku. A trener? Czekajcie, trenera. Ja mam tego Mike'a Powella, mnoży razy 3. Aha, czyli następnego mamy dopiero od 50 hantelków. Tak to wygląda ze strony technicznej. A ja się powoli z wami żegnam. Zapraszam oczywiście do zostawienia subika jeszcze raz. Do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. No i do usłyszenia. Elo.